W stosunku do poprzednich wymian zmienił się czasokres wymiany. Wcześniej było max 2 lata, a teraz jest prawie 3. Zmienił się sposób eksploatacji. Pozostaje wciąż kilka niewiadomych. Czy za tymi wynikami stoją warunki eksploatacji, wydłużony czas eksploatacji? Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Skoda Octavia z 2010 roku, silnik benzynowy 1.4 TSI, 122 konie, przebieg 106 tysięcy km. Będzie to drugi etap badań dla tego samochodu. Pierwszy etap był prezentowany w odcinku numer 17. Jest dobra okazja, żeby sprostować dwa błędy z poprzedniego odcinka. Rocznik Skody to 2010 oraz olej, który był zalany wtedy oraz teraz, to cały czas Mobil 1 ESP 5W30. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka będzie sprawdzenie, czy możliwa jest wymiana oleju co 3 lata. Inicjatorem tego eksperymentu jest Michał. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o nim, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Michał skierował do laboratorium R2D taki oto zestaw. Próbka numer 1 to olej świeży, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany po przebiegu 15 600 km. Do samochodu zalany został olej Mobil 1 ESP Formula. W klasie lepkościowej 5W30 klasy jakościowe oraz aprobaty wpisujemy do tabeli zbiorczej. Nie było stosowanych żadnych dodatków. Michał zaznacza w tym miejscu, że nigdy nie był kupowany inny olej, zawsze ten sam 5W30. Obecnie zalany olej został kupiony na znanym portalu zakupowym u sprzedawcy, który zajmuje się sprzedażą olejów, miał pozytywne opinie. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 15 600 km, niemal 100% eksploatacji to miasto, dominują odcinki nieprzekraczające 10 km, olej eksploatowany przez 32 miesiące, brak dolewek. W stosunku do poprzednich wymian zmienił się czasokres wymiany, wcześniej było max 2 lata, a teraz jest prawie 3. Zmienił się sposób eksploatacji, wcześniej, tak jak to było wspomniane w odcinku numer 17, trasa stanowiła około 30%, obecnie około 2%. W ramach dodatkowych informacji Michał napisał tak: od poprzedniego eksperymentu minęło 7 lat, ja mogę dodać, że był on realizowany zanim powstała koncepcja prezentowania wyników badań na platformie R2D. Michał zagregował konkretne informacje, ile było wymian od tego czasu, ponieważ była przewieszka. I tak w 2017 roku wymiana była przy przebiegu 72 tysiące km, potem była wymiana przy przebiegu 85 tysięcy km 30 września 2019 roku, a następnie 17 marca 2022 roku przy przebiegu 91 tysięcy km. Michał dodaje, że zastanawiał się nad wymianą w 2021 roku ze względu na czas, ale ostatecznie wymiana nastąpiła w 2022 roku, bo i tak było raptem 6 tysięcy km przejechane. Dalej Michał napisał tak: samochód był używany głównie na krótkich trasach w ruchu pozamiejskim, zakupy, dowożenie dzieci do szkoły, trasy do 10 km oraz dojazdy do pracy, do centrum miasta raz w tygodniu. W trasie raczej nie był. W samochodzie zawsze był zalewany ten sam olej ze względu na rekomendacje autoryzowanego serwisu Skody. Zawsze używany był oryginalny filtr oleju Skody. Silnik ma taką charakterystykę, że rozgrzewa się bardzo długo, co oczywiście może działać niekorzystnie na osiągnięcie optymalnej temperatury pracy oleju. Komputer nie podaje temperatury oleju, ale ta raczej nigdy nie była zbyt wysoka ze względu na warunki eksploatacji. Silnik na tym oleju pracuje poprawnie, nie zauważono niepokojących objawów. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar oleju świeżego w tle podczerwień, w drugiej kolejności próbka oleju przepracowanego. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania.
Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 62,7 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 11,6 mm2 przez sekundę w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 183. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta, otrzymujemy bardzo dobre pokrycie wyników, praktycznie idealna zgodność w 40 stopniach Celsjusza oraz 2% różnica lepkości w 100 stopniach. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Próbka po przebiegu 15 600 km, eksploatowana, przypominam, prawie 3 lata. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 76,8 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 13,2 mm2 przez sekundę w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 175. Otrzymujemy zatem krytyczną zmianę lepkości. Co ważne do podkreślenia, z reguły obserwujemy spadki lepkości, a tutaj lepkość w 40 stopniach wzrosła o blisko 23%. Bardzo mocna zmiana. To sugeruje, że w oleju znajduje się bardzo dużo zanieczyszczeń. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Eksperymentujemy w oparciu o dwie bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć zrobionych w określonym czasie. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Tutaj skomentuję to w ten sposób: gdyby mi ktoś powiedział, że to jest olej z diesla, to bym uwierzył. W dotychczasowych eksperymentach nie kojarzę tak krytycznego wyniku w teście bibułowym dla oleju z silnika benzynowego. Przechodzimy do podczerwieni. Rejestrujemy widma, oceniamy poziom degradacji oleju przepracowanego, odejmujemy widmo oleju świeżego od widmo oleju przepracowanego, żeby sprawdzić poziom zmian w wyniku rzeczywistej eksploatacji. Jeśli chodzi o wyniki dla oleju przepracowanego, to takich poziomów dawno nie widziałem. Bardzo wysokie poziomy sulfonowania, nitracji, utleniania, degradacji modyfikatorów lepkości. Wyniki mogą stanowić punkt odniesienia dla wielu osób chcących zobaczyć, jak mocno olej jest w stanie zdegradować. Podsumowując, otrzymano krytyczne wyniki w zasadzie we wszystkich trzech testach. Jakość końcowa tego oleju oscyluje w okolicach 50%, a to bardzo daleko od granicznego poziomu 80%, który stanowi optymalny sygnał do wymiany oleju. Pozostaje wciąż kilka niewiadomych. Czy za tymi wynikami stoją warunki eksploatacji, wydłużony czas eksploatacji? Bardzo ciekawy jestem Waszej opinii, zostawcie ją w komentarzu pod filmem. Co ważne jeszcze do podkreślenia, podczas kolejnej wymiany, przypominam, że próbka została pobrana z silnika kontrolnie, olej wciąż jest niewymieniony, warto rozważyć następującą procedurę. Zalać najpierw olej najtańszy, jaki jest dostępny na rynku, który spełnia wymagania producenta silnika, przepłukać nim silnik przez kilkadziesiąt minut. W opcji fakultatywnej można rozważyć jakąś płukankę i dopiero wtedy zalać olej docelowy, który będzie pracował w silniku przez kolejny rok. Nie polecam dłuższego czasu okresu przy takiej eksploatacji. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!